Witam Cię w 18 lekcji. Czym się dzisiaj zajmiemy? Dzisiaj zajmiemy się czymś takim, jak mamy pisanie, że dev i napiszemy sobie naszą funkcję tutaj, słownik. No i co teraz? No i jeżeli byśmy chcieli podać słownik, no to możemy sobie tu napisać, że mamy jakiś słownik i może musimy na przykład podać słownik i zrobimy sobie print słownik na przykład. No i jak to będzie wyglądało? No i wtedy sobie piszemy, że podaj słownik. Tu sobie podajemy nasz słownik, czyli na przykład ala 21 Jan na przykład 32, no i tak dalej, czyli robimy sobie normalny słownik i wpuszczamy to i mamy ala 21 Jan 32, no ale no przecież nie będziemy podawali tak słownika. Jak to można inaczej zrobić? W funkcjach da się zrobić coś takiego, że piszemy sobie słownik i piszemy sobie dwie kropki. Najpierw sobie zobaczymy, jak to będzie wyglądało i zaraz sobie przepuścimy to przez typy i w ogóle dowiemy się, o co będzie chodziło. Teraz sobie piszemy, printa nie używałem, przecież to jest podaj słownik, sobie to nazwałem i mamy tak. Ala jest równa 21, Jan jest równa 32. Puszczamy. Zobaczmy, że mamy dokładnie to samo napisane. No to na czym to będzie polegało? Polega to na tym, że to po prostu jak puścimy to przez type'a, zrobimy sobie type, tak, tu jeszcze też to zamkniemy, no to będziemy widzieli, że to jest dictionary, czyli mamy, że to jest nasz słownik. Czyli możemy zrobić tak, że po prostu chcemy coś dodać do słownika i możemy to zrobić w następujący sposób. To jest tak, jakbyśmy na przykład robili na przykład ekwipunek i koszt. No to jeżeli byśmy robili na przykład koszt danego miecza czy czegoś, to możemy tak to zrobić. No i teraz sobie zrobimy z tego fajny przykład jeszcze, jak to możemy zrobić. Tu sobie zrobimy tak, że na przykład mamy miecz, jest równy na przykład 300 jakiegoś tam yanga, coina, czegokolwiek. Łuk będzie równy 200. Różdżka będzie równała się 400 i tak dalej, i tak dalej. I co można z tym sobie zrobić? For k value in słownik.items. To już wiemy z poprzednich lekcji, co się dzieje. Czyli mamy print, f sobie ładnie wypiszemy, przedmiot, no to zapiszemy sobie, że to jest nasze klej, na koszt. No to będziemy mieli oczywiście tu, czyli nasze value. Jak teraz sobie wypiszemy, no to mamy, że przedmiot miecz to jest koszt 300, łuk koszt 200, brzuszka 400. No i super. Ale co byśmy chcieli, kiedy byśmy chcieli podać jeszcze w tym listę? Czyli zmienimy sobie na coś takiego jak, tu jeszcze damy postacie. Postacie, czyli pierw zrobimy sobie postacie. A później powiemy sobie słownik. No to najpierw chcemy postaci jako lista. Z poprzedniego zajęć wiemy, o co chodzi z tą jedną gwiazdką. No to mamy, że jest miecz. No i teraz uzupełniamy sobie. Na przykład dajemy sobie, że tu będzie glot, mój przeważnie niszk, GL, Jan, Ania, Ala. Ok. Zrobiliśmy sobie coś takiego, tylko że już nie ma czegoś takiego jak podaj słownik, tylko mamy nasze postacie. I tak, i zrobimy sobie tak. I zrobimy sobie to na przykład jakby w grze, że mamy teraz postacie do wyboru, czyli postać in postacie, czyli dajemy sobie, najpierw sobie piszemy postacie do wyboru, czyli print postacie do wyboru. OK, to już musi być, czyli print postać. OK, i zrobimy sobie tak. No i mamy Glot, Giel, Ania. OK, dobra, czyli teraz trochę przesadziłem. Jak to może być postać, to może być tak. Mac, szaman, sura, wojownik. Jeżeli ktoś kojarzy, przyszedłem za wysoko. Jeżeli ktoś kojarzy grę Metin 2, będzie wiedział, o czym mówię. OK, no to widzimy, że mamy do wyboru, jakie jest. Oczywiście możemy też to sobie zrobić, że coś takiego, żeby to pisać w jednej linii na przykład. To jest coś takiego jak end równa się, teraz zrobimy sobie spację. No i widzimy, że mamy postacie do wyboru. OK, tylko że po ostatnim byśmy musieli wybrać po prostu printa. Printa pustego. OK. Wiemy, że end ogólnie ma new line'a wbitego. Możemy mu zmienić na cokolwiek chcemy. Więc to jest nasza możliwość. A później puściliśmy samego printa, czyli po prostu ostatni nam przeskoczył niżej. No OK, to są takie możliwości właśnie użycia tych dwa razy kropki. Więc dzisiaj poznaliśmy, co można zrobić z tymi dwoma kropkami, po co one w ogóle są. I widział, uważaliśmy, że to jest po prostu wprowadzanie słownika. Oczywiście możemy też dodać, że na przykład damy, oczywiście też z przodu, że na przykład pierwsze sobie podamy, że to jest nasza level, później będzie nick i może być live, po prostu dobra, życie dajmy. Czyli będziemy mieli coś takiego i napiszemy sobie print level, no to wiadomo level, no to, który mamy, no to ten, który podaliśmy, tak? Czyli tu mamy level, nick, też sobie damy nick, no i oczywiście ilość życia, też sobie damy życie. No i teraz, jak wiemy już z poprzedniego jest części, no to podajemy sobie, że na przykład 12 level, nick to będzie GL, albo inaczej, NZG po prostu, jak się nazywa kanał, i życie na przykład będzie 100. Dobra, puszczamy sobie, no i mamy level 12, nick NZG, pod ilość życia seta, no i dalej już zostało przypisywane wszystko do postaci, jakie można wybrać. Na sam koniec mamy przedmioty, które możemy kupić. Mam nadzieję, że to, co się zrobiliśmy, jest jasne, zrozumiałe. Jeżeli film się podobał, zachęcam do subskrypcji, dania łapki w górę i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnych filmach. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.